Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w grze The Last of Us. Tak jest, słuchajcie, nareszcie mogę zagrać sobie w tę grę. Tak długo, długo na to czekałam i oczywiście zapraszam Was, abyście ze mną przechodzili tę gierę. Słuchajcie, abyście ze mną przeżywali tutaj, tak jest, emocje. Moi drodzy, nigdzie nie oglądałam żadnych gameplayów z tej gry, zaznaczam, dlatego bardzo Was proszę serdecznie, abyście nie spoilowali, słuchajcie, w komentarzach. Bardzo Was proszę, żeby nie było spoilerów. Dziękuję z góry, oczywiście. Moi kochani, nie znam fabuły, jedynie co tam wiem, to że będziemy walczyć tak z jakimiś zombiakami i tak dalej, nic poza tym, dlatego serdecznie proszę jeszcze raz, pilnujcie się, co piszecie, kochani, w komentarzach, tak jest. Moi drodzy, przeszłam kawałeczek prologu, ale nawet nie cały, bo musiałam oczywiście przetestować, czy wszystko mi się tu ładnie nagrywa. Moją nową nagrywarką, tak jest. Serdecznie Was przepraszam, jeśli coś będzie nie tak, bo to wszystko jest w trakcie, wiecie, w trakcie. To wszystko jest po prostu w trakcie, jeśli chodzi o nagrywanie na kanał z konsoli, bo wiecie, że ja jestem dopiero początkującą. Jest to w ogóle pierwszy film nagrywany właśnie z konsoli i boję się, że coś pójdzie nie tak, że jeszcze coś mam tam źle poustawiane. Kurde, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Trzymajcie kciuki. Wiem, że dialogi są bardzo cichutko. I nie bardzo mogę co z tym zrobić, bo właśnie, kurczę, gra jest okej i nawet jakbym podgłośniła, wiecie, grę, to te dialogi i tak są cicho, więc nic to nie daje. Są napisy włączone jak coś, moi kochani, także czytajcie, damy radę. Ja myślę, że będzie okej, to co, lecimy, nareszcie, w ogóle słyszałam, tak, wiem, że w tym roku ma wyjść druga część, także najwyższy czas spiąć dupsko i nagrać tę jedynkę, kurde, no. Mam nadzieję, że będziemy się fajnie bawić, moi drodzy. Że będziecie mi towarzyszyć tutaj w przygodach. Zostawiam sobie na razie normalny poziom trudności, chociaż nie wiem, czy nie zmienię w którymś tam momencie na łatwy. Tak jest, bo, moi drodzy, uczę się pada z PS-a. Kurde, no, jakoś mi tak nie pasuje za bardzo. Powiem Wam szczerze, jestem mega przyzwyczajona do kontrolera z Xboxa i ciężko mi się przestawić na ten kontroler z PlayStation 4. Niemniej jednak będę się uczyć, tak jest, i no kurde, będę się uczyć tutaj tak tego pada. I tyle. Jednak na razie zostawiamy sobie na tym normalnym. Mam nadzieję, że damy radę. Jak coś, to sobie zmienię, jak tam będę już tak lamić przeokrutnie, że się tego nie będzie dało, słuchajcie, oglądać, to zmienię, no zobaczymy. Kurde, żeby się wszystko, Asia, dobrze nagrało, cholera, tu tyle mam, słuchajcie, tyle miałam tutaj testów, że to jest po prostu niemożliwe. Tak jest, pierwszy film z konsoli na kanale. Tak jest, moi drodzy. Co tu mamy? Dobra, to ten. Tam kawałeczek właśnie przeszłam, jak mówiłam przed momentem tego prologu, tylko żeby zobaczyć, czy tam w ładnej jakości się nagrywa, jak z tym dźwiękiem. No i jak mówiłam wcześniej, zauważyłam właśnie, że te dialogi, jeszcze jak mówi, wiecie, jak mówi parę postaci razem, to właśnie to strasznie jest wyciszony, te głosy są wyciszone, ale wydaje mi się, że to jest wina nagrania, po prostu tak zostało to nagrane i nic z tym już nie zrobimy. Postaram się nie chrzanić, jak oni będą gadać, wiecie. No. Chociaż będzie to dla mnie bardzo trudne, bo wiecie, że ja lubię dużo gadać. Mikrofon mam też tak troszeczkę z boku, mam nadzieję. Dobra, już cicho. Posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca, to jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Ta, rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? No, hej. Suń się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent urodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie, to jest... Jest co? Super, ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie. Ha, ha, ha. Skąd wzięłaś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, żarcik.
Te dzieciaki w tle to u mnie, przepraszam, z tym też również nie mogę nic zrobić, no. Tak. Kto jeszcze, słuchaj, kto jest tutaj pierwszy raz, to witam, tak, witam bardzo serdecznie i ostrzegam, że mieszkam koło placu zabaw po prostu, no i tak czasem bywa, że i boisko takie duże tu mamy, że jest jakiś meczyk, dzieci się drą i tyle, no. Moi tutaj subskrybenci są do tego przyzwyczajeni, prawda? W horrorach to fajnie wychodzi, nie? Jak nagrywam jakiś horror, słuchajcie, czy jakiś taki, taka gra, wiecie, thrillerowata, o, że tak powiem. Jak Ethan na przykład, nie? I tam te dzieci w tle robiły fajny klimat. Dobra, dobra, bo znowu tu zaczynam chrzanieć, a tu trzeba ogrywać w końcu. Jezu, jak się cieszę, nie macie pojęcia. Halo? Sara, skarbie, daj mi tatę do telefonu. Wujku Tommy, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Halo? No i okej, tutaj w tym momencie mi się przypomina Life is Strange, nie wiem dlaczego, tak jakoś, ta dziewczynka mi Max przypomina tak od tyłu. Rozejrzymy się tutaj po jej pokoju, bo z tego co zauważyłam, właśnie jak testowałam, to tutaj mamy kartkę, prawda? Zobaczmy. Cholera, zapomniałam mu jej dać. Otwórzmy ją sobie. Drogi tato, no więc tak, nigdy cię nie ma, nie znosisz muzyki, którą kocham, właściwie to gardzisz moimi ulubionymi filmami, ale tak czy siak udaje ci się jakimś cudem zostawać co roku najlepszym tatą na świecie. Jak ci się to udaje? Wszystkiego najlepszego, tatku. Pa, Sara. No okej, okay, odłóżmy. No i co, i mamy znaleźć tatę, tak? Tato? Ta zespana, nie? Fajna ta dziewczynka. A tatuś jaki fajny, widziałeś tę dziewczynę, jaki fajny tata? No. Zaraz zobaczycie. Nie no, widziałeś cię przed chwilą, wiem. Gadała z nim. Okoliczne szpitale pękają w szwach. 300% pacjentów więcej z powodu nieznanej infekcji. Ministerstwo Zdrowia rozszerza listę skażonych roślin. Żywność wycofana z obrotu na masową skalę. Aha, to ze znakiem zapytania, przepraszam. Na masową skalę. Policja. Szalona kobieta zabija męża i 3 postronne osoby. Okej, okay, odłóżmy. Tu. Tatusiu? Tu nic nie było, z tego co pamiętam. Tu mamy sypialnię taty. Wejdźmy sobie tam na chwilkę. Jesteś tu? Mają związek z przetaczającą się przez kraj pandemią. Gdzie jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władze... Już, mamy wyciek gazu. Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... To tu było. Co to było? Wybuch maleńka, wybuch. Tu chyba nic nie było. Tato? Tata, taki delikatny, słuchajcie, nieładzik w sypialni. Żeby nie powiedzieć burdel, syf. Tato? Chodźcie, zejdziemy na dół. Samotny tatuś. Pozdrawiam. Co się dzieje? To jego telefon. Czekajcie, weźmiemy sobie ten. 8 nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś do cholery? Tommy. Ona tam mówiła wujku, nie? Teraz będę. Czyli tak mniemam, że to jest brat chyba, nie? Od Joela. Czekajcie, tu jeszcze. Wrzucę dzisiaj, później zamów sobie coś przez telefon. Widzimy się rano, tata. Gdzie on jest? Dobra. Chyba nic nie było, okej. Jezus, no, Jezu, to jest straszne, słuchajcie, coś tu przeleciało i piesek po prostu. A, dobra, nic nie gadam. Czy tu coś było jeszcze? Chyba nie. Dobra, chodź maleńka. Idziemy. Mam nadzieję, że gra mi tu będzie podpowiadać, wiecie, jakich tych klawiszy, jakich guzików tu użyć, kurde, dlatego... O, jest tata, dobra. Na tym padzie, bo... Gdzie byłeś? Sara, list ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego. Nie podchodź do drzwi! Ups. Nie ruszaj się stamtąd. Tato, tu już nie mogę. Przerażasz mnie. Co
Co się dzieje? To Cooperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Oh, fuck! Jezu. Ja się wstraszyłam. Jimmy! Tato! Skarbie, chodź tu, chodź tu. Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób! Idź, idź! Zabiłeś go. Sara? Rozmawiałam z nim rano. Słuchaj mnie, tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać, rozumiesz mnie? Tak. Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera. Cały jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy z tobą. Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowała. Czy możemy już jechać? Zaraz idzie pasażytem, czy coś. Powiedz mi, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Mogę się rozglądać, słuchajcie. Wysiadły komórki, radio, po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że... Uciekają. Ludzie wyprowadzają się. Wiedziemy do hrabstwa Travis, musimy stąd zbadać. Pojedź 71. Wiem. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę z pasażerami. Tommy! Jakąś rodzinkę, słuchajcie. Nie zatrzymuj się, Tommy. Wiem, co mówię, zaufaj. Ktoś inny się zatrzyma. No, to jest takie głupie myślenie, słuchajcie. Ktoś inny się zatrzyma. Każdy tak może, nie? Sobie pomyśleć i w końcu nikt się nie zatrzyma. No, ale z drugiej strony go rozumiem. Kurde, ma córę. Patrzy na swoje dziecko, nie? No cóż. Zębiaczek. Dzień dobry. Sakada. Skręć tutaj. Ruszcie się, ludzie. Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, staruś. O nie. Nie możemy się tu zatrzymać. Nie przejadę przez nich do chuja. Szybko, wycofaj. Są też za nami. Tam. Trzymajcie się. Jedź. Wiedziałam, że to będzie, ale i tak się wystraszyłam, słuchajcie. Do tego momentu, moi drodzy, do tego momentu testowałam, teraz będziesz spontan. Jeśli słyszycie klikanie, kurczę. Starałam się tak odsunąć mikrofon, ale kurczę, nie wiem, czy nie będzie ściągał tego dźwięku. Herdzko w łeb! Tommy! Jestem tu, skarbie. Jestem. Podaj mi rękę. Co się stało? Noga mnie boli.
Musimy uciekać! Osłanie nas! Chodźmy. Trzymaj się mnie! Mam lecieć, słuchajcie. Lecę za nim, za Tomim, nie? Bratem chyba. Tato, nie żyje! Leć, Tomy! O nie! Bo nie wiem, gdzie mam iść. Kurde, ci ludzie mnie ten blokują. Nie patrz, Sara. Ocuj się, dziadku. Dobrze. Patrzcie, wchodzą nam, wiecie, w drogę i normalnie nas blokuje. Dlaczego oni to robią? Ja pierniczę, jaka panika, ej. Obiecuję. No szkurde, ci w tych beretach mi tu. Tomi, czekaj! Czekajcie, ich jest za dużo! Tędy, alejko! Tej, dobra. No, idźcie, idźcie. Chodź, chodź, chodź. Szybko! Idę! Lec... Wow! Kolejny raz nas uratował, kurde. Nie żyje! Zaraz będziemy cholera! Te, ty mi jeszcze tu przeszkody pod nogi, kurde, dajesz, facet. Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia. Dalej. Prowadź, prowadź. Tam już przez mur przełażą. Ruchy! Dotrzyjcie do autostrady. Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę. Tylko Tommy. Spotkamy się tam. Szybko! Lecimy. Się żro... Tu jest wyrwa. Słuchajcie, wyrwa w murze. Jeszcze kawałeczek. O kurde, jak zawsze chciałam zagrać w tę grę. To nie macie pojęcia, jak się cieszę, że w końcu mam możliwość. O cholera, tu znowu jakieś stwory. Nie wiem, czy dobrze biegnę, ale chyba tak, bo... Już dobrze, kochanie, spokojnie. Hej! Potrzebujemy Stać. Pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z Łukiem tam? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Nie gadajcie. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... On dostał rozkaz, żeby ich zabić, no. Nie. Ja pierdzielę, ej! Dziecko! Proszę, nie. Znowu brat nas uratował, nie gadaj. Tommy! O nie. Jest... O, fuck. O, cieniu, słuchajcie, nie. Nie wiem. Posłuchaj. Wiem, że boli, skarbie. Nic nie będzie, nie zasypiaj, czekaj. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, maleńka, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Sara? Kochanie. Nie, ej. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego, proszę. Proszę. To jakoś śliczno. Nie. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się.
urzędnika, biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w Świetliki. Kurde, lato. Pewnie jakiś czas później, nie? Ale masakra, ej. 20 lat później, ło, cieniu. To strasznie duży skok, słuchajcie. 20 lat, ło, widać nawet po naszym bohaterze tutaj. O kurde. Zaraz, moment. No. Troszkę mu się posiwiało. Ale i tak dalej fajnie wygląda, nie? Miły poranek. A ty to kto? Drinka? Nie, nie chcę. Drinka. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś, Tess? Tess. W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My? Mm-mm. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Któryś z tych dupków przeżył? Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert kurwa ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Jestem za. Jestem za. 20 lat później. Cały czas, wiecie, mi to chodzi po głowie, że aż taki przeskok, kurde, 20 lat. To ile ta maleńka by miała teraz? Ile ona tam mogła mieć, słuchajcie? Z 12 lat? 12, 13 mogła tam mieć, nie? No. Miała, kurde, po 30 by było. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No to się pośpieszmy. To ile on może mieć lat, słuchajcie? On teraz tak po 50? Papiery. Wyznaczyli mnie do pracy na zewnątrz. Do niczego mi to nie jest potrzebne. Oczywiście tak sobie gdybam, bo lubię. Tak się zastanawiam właśnie. Sorry, że wchodzę tak w dialogi. Dobrze, że są napisy. Jak coś to się... to możecie sobie zawsze poczytać, nie? Postaram się nie wchodzić właśnie w ten, im w słowo. Uwaga! Mieszkańcy zobowiązani są do dokumentów i okazywania ich na żądanie personelu służb porządkowych. Ale paskudnie, nie? Otworzyli jeszcze. Pewnie znowu brakuje jedzenia. No to co? Eksplorujemy, nie? To co, kurde, Asia lubi najbardziej. Połazimy trochę. Nie wiem, czy tu już coś znajdę. Nieważne, w dupie to mam. Niech mnie aresztują. Przymknij się. Halo, panowie? Coś tu z wami? Nie, nic. Niezbyt rozmowni. Fu, jaki syf wszędzie. O! Co tu za akcja? Ręce za głowę, kurwa. Mogę tam coś im ten? Ingerować? Mogę coś? Cofniesz, wow! Chuja! Pojebało cię? Spieprzaj to! Spadaj, gnoju, ty! Dobra, nie wiecie co, nie będę już podchodzić, bo jeszcze mnie rozstrzela, kurde baran.
Co oni robią? A, słuchajcie, skanowali ich. No i po dziewczynie. Okej, już po niej. Dobra. Wow, wow! Zamknij się! Ludzie się zarażają. To znaczy, że coraz więcej osób wymyka się na zewnątrz. Co tam, Joel? Siema. Wiesz, że wzięli Marię? Co się stało? Przyszli po nią w środku nocy. Powiedzieli, że trzyma ze świetlikami. Dasz wiarę? Lepiej nie wymawiać tej nazwy głośno. Jeszcze ktoś nieodpowiednio usłyszy. Tak. Coś tu będziemy gadać? Chyba masz rację. Czasem tu napisy się tak nakładają. To, co mówią tam z tyłu, no, ci strażnicy widzieliście przed chwilą, nie? Wskoczyło nam tutaj w rozmowę z tym. Coś tu, panowie, z wami? Tu ci w tych żółtych takich... Punkt kontrolny jest po lewej. Dobra, dobra. Zginęli na moich oczach. Ci biegacze pojawili się z nich. W czołgu na mnie spojrzy, dostaje. Nie, to nie czołg. Tak samo myśleli wojskowi ze wszystkich stref, gdzie wybuchło. Dobra, jakiej było? Tes, nie? Tes. Ej, ja biegałam w ogóle. Dobra, teraz zauważyłam, słuchajcie. A teraz już nie mogę znowu. Okej. Okay. Tak, tak. Słuchajcie, ja żenię moją. Biegałam. Czego to szukacie? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobrze, chodźcie. Dzięki. Wow, wow, wow. Uciekajcie szybko! Zamykaj! Co mam zrobić? Nie mogę się ruszyć. Aha. Wychyl w tył i wciśnij X. Okej. Okay. Sprintem. Dobra. Podpowiedzi są fajnie, fajnie, słuchajcie, bo... To mi się przyda jak najbardziej. Numer 5 jest zamknięty do odwołania. Obowiązuje tam całkowity zakaz. Co to jest po prawej? Opatrzone, okej? Apteczka. Wylecz rany za pomocą apteczki. Użycie apteczki wymaga czasu, więc upewnij się, że jesteś w bezpiecznym miejscu. A trzeba się będzie, słuchajcie, skitrać zawsze. Wciśnij ten, aby wybrać apteczkę, a następnie przytrzymaj R2, by jej użyć. Okej. Okay. No dobra. Czekajcie. To i R2. Spoko. A to jest moje życie tutaj. Musimy pójść naokoło. Na zewnątrz? Albo możemy odpuścić Robertowi. Dobra. Jasne. Ej, Tess, widzisz to gówno? Byłam tam. Widzisz to gówno? Jak tam we wschodnim tunelu? Czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? Kto jeszcze go szuka? A, Marlin? Wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlin? A czego świetliki chcą od Roberta? To nie myśli, że mi powiedział. Co jej powiedziałeś? Prawda. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszedł. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Okay? Wojskowi niedługo będą tu szaleć. Tak, na razie. Marlin szuka Roberta? Co o tym myślisz? Nie podoba mi się to. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. Nic o tym nie myślę, bo nie wiem, kto to jest Marlin. Marlin. Marlena. O, to tutaj. Cześć. Co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tu nie ma ciekawego? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Joel, pomóż mi z tym. Już idę, już. No. Aha, dobra. Uważajcie na siebie. Super, wskakujemy na jakieś dziury. Uff, Jezu, to wali. Nie powinni to wrzucać, czego popadnie. Mogę biegać tu tym? A, mogę, dobra. To prawda też. To już nie jest sprint, ale chociaż tak
truchcikiem, słuchajcie. Spoko. Cały czas leżą tu nasze plecaki. Plecaki? To coś jest dobra. Broń, super. Ja i słuchajcie, moje celowanie jeszcze na padzie to w ogóle. Jeszcze mi dali do zrozumienia, że nie mogę budować. No, no pięknie, pięknie, po prostu pięknie. Gdy nie celujesz, aby przeładować. Dobra, kowboju. Posadź mnie. A no tak, bo nie mieliśmy przecież tych. Co ci mam zrobić? Co ona chce? Podsadzić ją, tak? A tu coś jest, czekajcie. Jak ja cię mam podsadzisz mnie? No tak, no już. Aha, tak. Jaka position. Opa, super. Podoba mi się, że wiecie co, że jest takie kółeczko, nie? Że taki, że o, gdzieś tam nas kieruje, gdzieś mamy się właśnie, wiecie, trzeba się porozglądać. O, widzicie? Jest takie kółeczko, czyli trzeba tu podejść i coś tu się, o, pokaże. To jest fajne właśnie, kurde, przynajmniej dla mnie, bo wiecie. Dobra. Uważaj. Jakiś bar. Zawsze uważam. Poczekaj chwilę. Tu nie mogę już biegać. Dobra. Dobra, idziemy za nią. Nie wiem właśnie, czy tu nie będzie jakiś znajdziek, czy coś. Co chcesz? Dawno nie byłem na zewnątrz. Prawie jak randka. Prawie jak randka. Jestem romantykiem. Tak, to widać. Ale fajnie, zobaczcie. Tak wszystko pokryte, nie? Zielenią. O, proszę. Przyroda się odnalazła. Ludzie troszeczkę mniej. Wszystko porośnięte, kurde. Możesz tu podbiec. A możesz, dobra. Gdzie drabina? Skąd mam wiedzieć? Musi być gdzieś tutaj w okolicy. Mamy poszukać, tak? A jest, dobra. Jest. Bierem. Super, przyniesie się. Bierem, słuchajcie, jeszcze troszeczkę, czekajcie, odsunę tak. Przepraszam. Odsunę, co to? Coś mi tu, ale to miałam zrobić. Które miałam nacisnąć? Nie wiem, coś mi tu przed chwilą mignęło, ale widzicie, kaszlnęłam i coś mi umknęło. Coś chciałam powiedzieć. Aha, że przesunęłam jeszcze troszkę mikrofon, bo kurde, ściągać będzie chyba te moje klikanie na tym padzie, a nie chcę was tym wkurzać. Słuchajcie, wszystko sobie dopracujemy z czasem. Dama. Mówię wam. Chyba mnie z kimś pomyliłem. Dama. Tędy. Muszę jeszcze tu popracować, nie? Wiecie, dopieścić wszystko, audio i w ogóle, żeby wszystko było fajne. Ładnie, pięknie i cacy. No. Coś mnie tam ominęło. Coś tam, kurde, było, słuchajcie. Coś, o! Coś tam było, coś miałam przycisnąć i nie wiem, o co tam chodziło. Później sobie na nagraniu zobaczę. O! Co to? Zbieraj części i ulepszaj swoją broń. Będziemy mogli, to mi się podoba. Będziemy mogli ulepszać, słuchajcie, broń. Testy tam czekasz? Poczekaj chwilę jeszcze, ja no tu się tak... O! Co to jest? Nieśmiertelnik świetlików. Czytaj. Nieśmiertelnik, jaki nosili członkowie oddziału świetlików. Nie, to jest chyba jakaś znajdźka, nie? Odwróć, przybliż. David Michael Vigil, nie wiem. Dobra. Czy to jest w takim razie mój ekwipunek? I co ja tu mam? Artefakty? Znajdźki, no! Części 3, dobra. Spoko. Patrzcie te łapki, ej! Blair Witch mi się to przypomina.
Takie dziecięce ręce. Chyba ten. Chyba wszystko, nie? Dobra, podejdźmy tam do Tess. Tędy. Okej. Okay. Robert wciąż ma naszą broń? Lepiej. Ciekawe, co z bratem, nie? Co z Tomiem? Jak już odzyskamy, to warto bez problemu go rozładujemy. Myślicie, że żyje? Kiedy kolejna dostawa? Bill ma ponoć załatwić więcej leków i amunicji w przyszłym miesiącu. Czekaj, zarodniki. Maski. I co ona mi po oczach świeci? ej, ale ja tu nic nie będę widzieć. Ona mi będzie świecić? Halo? No coś nie bardzo mi nie świeci. Te, ale pani, ja tu nic nie widzę. Skąd one się biorą, do cholery? Ostatnio było tu czysto. Coś się tu rozpyla. Ostrożnie. Ej, kupa, no ona tu tak świeci, ale tak kiepsko. Aby kucnąć i wstać. No po co mam kucać i wstawać? A tu jest jakaś dziura. Ty, ale czemu ja nie mam latarki? Ale ja też mam latarkę, zobaczcie, tutaj ma, widzicie? O! Czekajcie chwilę, a w ekwipunku? Nieśmiertelnik, artefakty, znajdźki. Nie. Mogę jakoś włączyć? Czekajcie. Teraz będę klikaczać na wszystko. A nie, to jest broń. To jest celowanie. Dobra, to nie. A to? To była apteczka. Kurde! Tak? Nie? Tak? Nie. Jest! Słuchajcie, mam latarkę, patrzcie! Jaka jestem dumna z siebie! Tak, poklikałam wszystko, co można było. A tu jest! Ha, patrzcie. Dobra. Szczęście nastąpiło. No, widzę. Czemu mi nie napisali, że mam latarkę sobie włączyć? Jaki bezsens. Dobra, kucnę. Co to? Mamy innego. Świeże zwłoki. O! Słuchajcie, jakiś grzyb z niego wyrasta. O, coś mam jeszcze. O! Tu była jego żona. Ja pierniczę, zobaczcie sobie to. Dobra, wstań już. Przejdźmy. Przeciśniemy się tędy. Ups! Nic ci nie jest? Ta. Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Dobra, tędy. Przechodzimy. Idziemy. Spokojnie. Jest zarodni... Wow! Ja pierniczę. Zombiak? Nie. Proszę, nie chcę się przemienić. Trzeba mi jakoś pomóc. O, napoje. Błagam. Co chcesz zrobić? Przetrzymaj. Aha, mamy go zabić chyba. Słuchajcie. Spadamy stąd. Co chcesz zrobić? No, tu kurde, myślałam, że wiecie, że może by podnieść, ale on już był zarażony. Dobra, chodźcie się tu jeszcze rozejrzymy szybko. Może coś tu będzie, nie? Przepraszam, Tess. Dobra. Jezu, te dzieciaki w tle, sorry, kochani, ja pierniczę. Musicie, kurde, zawsze oglądać, nie? Moje gameplaye, cholera. Ej, czy myśmy stąd przyszli? Teraz już nie wiem, czy moje gameplaye oglądacie z tymi wrzaskami w tle. I tak strasznie, strasznie mi przykro z tego powodu, ale no co, kurde, no. Nie wywieszę, nie? Transparentu za okno, że ma być cisza, cholera, bo nagrywam. Ej, a to by nie był głupi pomysł. Stąd przyszliśmy, bo tutaj zastrzeliśmy tego gościa. To znaczy pomogliśmy mu, tak jest, uwolniliśmy go. Ej, chyba musimy tam przejść, no. Chyba musimy ten... Ej, to nie byłby głupi pomysł, nie? Transparent taki... Zombiaczki! Przytrzymaj R1. Mamy nadszukać. O, nice! Słuchajcie, taki wiedźmiński wzrok, że tak powiem. To jest dobre. Można się skradać. Chwyć! Dobra, będziemy mogli, słuchajcie, się zawsze podkraść od tyłu i...
udusić. Tam zżerają, zżerają kogoś. Fuck, nie to... Ciao! Ej! Co się stało? Czemu on... Ej! Użyj sprintu, aby się wyspowolić. Aha! Co ja teraz zrobiłam? Ej, oni mi coś zrobili! Ej! Ratuj! Co to było teraz? Z czego ja się miałam wyswobodzić, bo przecież ona... Zamknij się. Dobra. To już wszystkie. Kurde, jak mi nie poszło, jak chamsko, słuchajcie. Co mu się stało, powiedzcie mi? Czekajcie, to i... Nie. Jak to było? Tak i tak. Przeładuj, dobra. Wstań z kucek. I to było tak. I przytrzymać R2, żeby on się ten uleczył? Jak było z tą apteczką? Aha, ja nie mam apteczki. Ej! To nie, to jest ten wzrok. To jest skradanie. Ale kupa... Zobaczcie to. Chciałam jej w głowę strzelić. I później tamtego, wiecie, też jakoś załatwić. A to tak mi nie poszło. I co oni mi zrobili, ej, że on się nie potrafił wyswobodzić? Jakieś potem użyj sprintu, żeby się wyswobodzić. Tess, dzięki, kurde, uratowałaś mi dupę normalnie. Nie, to będzie, słuchajcie, kiepskie. Moje strzelanie tutaj. Wydawało mi się, że trafiłam ją, ale... Coś tu nie wyszło. To? Ej, tu mamy jakiś batonik. Aha, i on biorąc... Dobra, to mi się ten... Dobra. Wolę mieć broń, słuchajcie, w pogotowiu. Co to? Jest, naboje, kurde! Zmarnowałam tyle tych naboja, idźcie w cholerę. Cieka lama ze mnie. Ale obiecuję, że się ten, że się poprawię, że się nauczę. Nauczy się tego bada, zobaczycie. Muszę sobie zobaczyć na nagraniu, co ona mi zrobiła, ta, że on właśnie tak kucnął i nie potrafił wstać. Że musiałam użyć sprintu, żeby się wyswobodzić, kurde. Coś tu jeszcze mamy? Chyba nie? Dobra. Idziemy. Gdzie teraz? Tutaj chyba, nie? Na górę, dobra. Ty, Joel, to będziesz biedny ze mną, słuchaj. Chodź, jeszcze tu wejdziemy. O, drzwi. A tu coś było? Nie. Można ich pokonać ręcznie. Kurde, z tym zdrowiem to tak średnio. Co to? Wiadomość dla brata. Przybliż, czytaj. Cześć braciszku, tak niewiele brakowało. Siedzę za murami, wiedząc, że już nigdy nie zobaczę strefy. Czekając na przemytnika, usłyszeliśmy zbliżający się oddział żołnierzy. Spanikowaliśmy i skryliśmy się przed nimi w budynku, z którego piszę. Zarodniki zauważyliśmy, gdy już było za późno. Wszyscy jesteśmy zarażeni. Zostało nam kilka godzin, w najlepszym razie dzień. Wciąż mam nadzieję, że przemytnik się pojawi i będę mógł przekazać ci tę wiadomość. Powinienem był cię posłuchać i przyjść do strefy, kiedy miałem okazję. Teraz już jest za późno. Trzymaj się, Mark. O! Słuchajcie, może będziemy... Zarażeni próbują się wedrzeć do strefy. Wszyscy narzekają na życie w strefie. Ale wielu z tych, co żyją na zewnątrz, chciałoby tu być. Może będzie okazja oddać, słuchajcie, kiedyś ten list. Co, tędy? Zejdziesz? Dobra. Świeże powietrze. Właśnie dlatego lubię być na zewnątrz. Nie ma niskiego smrodu. Powiedz Billowi, żeby ci skołował odświeżacz powietrza. Niezły pomysł. Szkoda tylko, że są przeterminowane. No tu jest wejście jakieś. Ale czekajcie, jeszcze się rozejrzymy. Tu nie można do tych autobusów wejść, chyba nie. Fajnie, nie? Tak zielono.
No, powiem wam, kurde, że będzie ci zba, jak tu trzeba będzie walczyć, kurde. Tym padem. Tak to wszystko przez pada, słuchajcie, zwalam winę. Spanikowałam, zaczęłam wszystko kuźwa klikać i widzicie, wyszło tak, jak wyszło. Chodźcie, dziadze. Podskocz. Cholera, deska spadła. Deska spadła, pani. To co, no to trzeba znaleźć deskę, przynieść i podstawić, tak? Tak dobry. No będę tak dobry, ale będę tak dobry w następnym odcinku, bo moi drodzy, ja już dzisiaj się z wami żegnam. Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście, pomimo mojego lamienia, tak jest, tego początkującego. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrało, kurczaki. I słuchajcie, no cóż, no, będę się tutaj uczyć grać, tak jest, na konsoli. Trzymajcie się razem z wami, tak, trzymajcie się cieplutko, moi drodzy, do usłyszenia. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych moich filmach. Pa, pa!